Zapraszam. Miss Świata Niesłyszących. Niezwykle skromna dziewczyna. Dziewczyna z sąsiedztwa. Finalistka Tańca z Gwiazdami, która skradła serca widzów. Moim gościem jest Iwona Cichosz. Witam cię serdecznie, Iwonka. Witam cię. Bardzo ci miło zobaczyć znowu. Krótka przerwa jednak. Powiedz mi, jeśli nie słyszysz ludzi, nie słyszysz dźwięków, to co słyszysz? Cóż, wiem, że wiele osób się mnie pyta o to, czy myślę w języku fonicznym, czy też nie. Nie, to zależy. Jeżeli cały czas jestem z głuchymi i migamy, to moje myśli są w języku migowym. W polskim języku migowym. Jeżeli zaś jestem w świecie słyszących i używam języka polskiego, to wtedy faktycznie myślę w języku polskim, w języku fonicznym. Jeżeli jestem w Ameryce i migam z głuchymi, to myślę w ASL-u, w amerykańskim języku migowym. Więc to tak naprawdę zależy. Nie mam w głowie jakby dźwięku. Jak zakładam aparaty, to odbieram te dźwięki, słyszę je, ale w mojej naturze jakby nie ma tego dźwięku, jest cisza w moim myśle. W moim świecie są obrazy, dominują obrazy. Wszystko jakby widzę w kadrze. Obrazy, sytuacje, emocje, uczucia. Wszystko jest bardziej wizualne. Właśnie jestem ciekawa, jak odbierasz ludzi. Przez to, że ich nie słyszysz, to może widzisz ich więcej albo ich bardziej czujesz. Myślisz, że masz taką silnie rozwiniętą empatię? Empatię na pewno mam bardzo rozwiniętą, ale jak spotykam się z kimś, to patrzę prosto w oczy. Zawsze. Obserwuję jego gesty, na przykład to, co ty teraz robisz z rękoma. To jest jakby coś twojego, to jest właśnie Paulina. Wyłapuję te drobne rzeczy i uczę się jakby twojego języka ciała przez to. Odbieram to wszystko. Twój sposób myślenia odbieram przez to, jak się ruszasz przez twoje ciało. I to jest jakby podstawa. Za bratami trochę cię słyszę, tak, i rozpoznaję jakby twoją mowę. Ale to dla mnie nie jest istotne. Ważne jest dla mnie to twoja mimika. To bardzo, bardzo wiele mówi o człowieku. Czy jako mała dziewczynka czułaś się trochę inna i jakby z wiekiem przyszła ta akceptacja? Czy tą akceptację miałaś po prostu od zawsze? Od urodzenia może do 3-4 lat myślałam, że jestem normalna, że bo jakby moi rodzice, moi dziadkowie migali wszyscy, więc dopiero jak zacząłem chodzić do logopedy, to coś widziałem, że coś jest nie halo, coś jest tak. Uczyli mnie mówić. Dopiero się przekonałam, zrozumiałam, że są na świecie inni ludzie i ich jest w większości. Ale dzięki mojej rodzinie nigdy nie czułam się, że o nie, jestem głucha i tego żałuję. Nie, nigdy nie było takiej sytuacji. Rodzina dała mi to poczucie siły, wsparcia. Tylko potem, jak miałam, nie wiem, 5-6 lat i jakby już chciałam bawić się z innymi dzieciakami na podwórku, które były słyszące, to wiem też oczywiście, że to były inne czasy, inna mentalność i to mnie i wtedy mnie nie akceptowali, więc nie czułam się inna, ale czułam się, że nie jestem akceptowana. I to mi dało dużo do myślenia. Patrzyłam właśnie na siebie, na świat. Przecież widziałam, że wyglądam tak samo, też mam nogi, też mogę biegać, też mogę z wami bawić, mam ręce, mam wszystko to, co wy. Więc nie rozumiem, czemu mnie nie akceptujecie. Przez to, że nie słyszę, okej. Nie walczyłam z nimi, po prostu zaakceptowałam to, więc żyłam w moim świecie, w mojej rodzinie, pracowałam nad sobą. Dopiero jak poszłam do szkoły i czułam, że zobaczyłam, że są inne głuche dzieciaki, to mi dało takie poczucie spokoju. Kiedy dopiero 2 lata temu tak naprawdę poczułam się w pełni dumna, że jestem głucha. Wcześniej jakby nie wiedziałam, jakie są źródła mojego języka, że to też ma cechy prawdziwego języka. Wcześniej po prostu używałam tego języka, ale dopiero na studiach podyplomowych polskiego języka migowego dowiedziałam się właśnie o kulturze głuchy. Poszerzyły się moje horyzonty. I później właśnie wjechałam do Stanów i tam spotkałam bardzo wielu głuchych, którzy byli dumni z tego, kim są, że są głusi. I to mi dało taki empowerment. A jakbyś miała taką moc w życiu, że mogłabyś odzyskać słuch, to skorzystałabyś z niej? Nie. Nie, nie. Od urodzenia to jest jakby mój naturalny stan. Żyję w świecie ciszy, moja rodzina jest cała głucha. Nie chciałbym tego zmieniać, bo dzięki temu jestem tym, kim jestem teraz. Doceniam to, co mam,
tą inną perspektywę na świat. I absolutnie nie narzekam na to. Jestem zadowolony, jestem dumna z tego, kim jestem. Noszę aparaty i dzięki nim mogę jakby poruszać się w świecie słyszących, ale czasem, kiedy mam dosyć, po prostu je zdejmuję i jestem znowu w swoim świecie ciszy. Zawsze żartuję, że obok mojego pokoju mogłaby być impreza, a ja bez aparatów w ogóle bym tego nie odczuwała. Ktoś później mówił mi, mógłbym powiedzieć, że o Jezu, sąsiedzi po prostu grali na maksa telewizor. Mi to w ogóle nie przeszkadza, spałam spokojnie całą noc. Albo, nie wiem, na przykład jakiś słyszący mnie krytykował. Ja po prostu wyłączam aparaty i już jestem znowu w ciszy. Są zawsze plusy i minusy w każdej sytuacji. I gdyby oczywiście był w domu pożar, to okej, mógłby być problem. To była jedna wada, ale zawsze staram się myśleć o pozytywach. Czy masz takie uczucie, że pomimo wszystko urodziłaś się i tak pod szczęśliwą gwiazdą? Nie. Myślę, że nie, ponieważ... To mimo tych wielu sukcesów, to i tak na to wszystko musiałem ciężko zapracować. To nie przyszło tak od razu, jakby cudownie, nie. To było wiele błędów, wiele nauczek, wiele analiz siebie, wniosków, wyciągania, niepowtarzania pewnych błędów. Na studiach na przykład jak zacząłem licencjat na zarządzaniu, to był bardzo trudny okres. Nie miałem tłumacza, byli sami słyszący, było 300 słyszących i jedna głucha. I to było ciężkie, to było niesamowite. Musiałam jakby nauczyć się, jak działać w tym środowisku, jak w tym żyć. Jeżeli nie rozumiałam wykładowców, to po prostu szukałam innego rozwiązania. Nie wiem, pożyczałam notatki. Były przeróżne sytuacje. Nawet jak szukałam pracy, to napotkałam wiele barier, ponieważ właśnie byłam głucha. Na 10 sytuacji znalazłam jednego pracodawcę, który się zgodził, więc nie wiem, czy urodziłam się pod szczęśliwą gwiazdą, ale po prostu starałam się słuchać siebie. To jest niesamowite, to jest bardzo, uważam, wartościowe, bo ludzie, wiele osób szuka akceptacji na zewnątrz. Jakby swoją opinię o sobie tworzy przez to, co usłyszy, zasłyszane. A ty jednak czujesz, że musiałaś tą akceptację znaleźć w sobie, jeszcze ten okres dzieciństwa, kiedy czułaś, tak jak powiedziałaś, może nie tyle odrzucenie, jak ten dyskomfort dostępności, a teraz mówisz, że absolutnie się utożsamiasz z sobą, to jest super. A gdybyś miała komuś doradzić, albo ktoś, nasz widz, miałby skorzystać z twojego doświadczenia, gdzie znalazłaś w sobie tą akceptację? Ona wynika z miłości, z inteligencji, z samowiedzy, z czego? Ojej, to jest to jest absolutnie psychologiczne pytanie. Czysta psychologia. Od początku jakby nie byłam świadoma w pełni. Mhm. Tak jak mówię, dopiero jakiś czas temu też pracowałam w teatrze przez 10 lat. Dostałem bardzo, bardzo negatywnych opinii przez artystów, że to czy to źle robiłam. I to też dało mi pewną nauczkę. Odróżnić krytykę konstruktywną od krytyki niszczącej. Żeby te dwa aspekty oddzielić od siebie i zrozumieć je. Gdybym wtedy przyjmowała każdą krytykę, to już dawno bym nie akceptowała siebie, uważałabym, że każdy ma rację, ale dzięki tej pracy w teatrze nauczyłem się, że nie, tak nie może być. Wtedy rozumiałem, że okej, coś źle zrobiłam. Jeżeli jest krytyka, to szukałam w sobie, jakby patrząc z perspektywy drugiej osoby, jakbym to odebrała, jakbym to mogła odebrać. I to dało mi bardzo wiele do myślenia. To był bardzo powolny proces, który się tworzył, który budowałam. Jako osoba głucha dostałam bardzo wiele różnych opinii, słyszałam bardzo wiele różnych opinii, że głusi są tacy, że na pewno w tańcu z gadem przechodzę dalej, bo jestem głucha, więc to jest jakby litość, żal. Dostałam te punkty, bo tam z litości, ale ja wiedziałam, jaka jest moja wartość. Wiedziałam, że to są tancerze, widziałam też, mogłam porównać z innymi tancerzami. Dla mnie podstawą to jest patrzeć na siebie też jakby z perspektywy z innej strony, z zewnątrz jakby. Zmienić te perspektywy. To jest jakby moja droga do akceptacji siebie. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, jak dużo robisz dla całego środowiska niesłyszących. Dzięki tobie, twojemu udziałowi w Tańcu z Gwiazdami, pojawiły się w Polsce napisy. Jesteś z tego szczęśliwa, dumna? Tak. Pamiętam ten dzień, jak dostałam, jak przeczytałam wiadomość, że będą napisy, po prostu się popłakałam.
Pamiętam, że miałam taki epizod, że gdzieś czułam, że boisz tego momentu, to się skończy. Że chciałaś tak zatrzymać tę chwilę i ten ostatni odcinek. Ja wiedziałam, że sobie z tym poradzisz, ale jak to odczuwasz dzisiaj? To było ciężkie, to było bardzo ciężkie. Miałam szansę przygotować jakby się przez cały tydzień na to. Miałam świadomość tego, że za tydzień wszystko się skończy, więc miałam to szczęście, że mogłam się do tego przygotować. Gdybym odpadła wcześniej, to bym jakby nie miała czasu na to, żeby się oswoić z tą sytuacją, że okej, to już jest koniec. Nie, po prostu byłoby nagłe. Gdzie jest mój ostatni trening? Gdzie jest to? Gdzie jest tamto? Dlatego właśnie cieszę się, że miałam tę okazję, ten tydzień na to, żeby się z tą swoić. I pamiętam, że każdą już jakby ten ostatni trening, kiedyś już rozstawałem ze Stefaną, to pamiętam, że płakałam w samochodzie za tą drogę. Okej, może kiedyś będą też jakieś treningi, ale to nie będzie już to samo. Cały ten program, szczególnie ten ostatni odcinek był wyjątkowy, bo wszyscy byli. To był jakby ten pierwszy, ostatni odcinek, gdzie byli wszyscy i nie chciałem, żeby to się kończyło. Chciałem, żeby ta chwila trwała i trwała i trwała. Było dużo różnych pięknych sytuacji, ludzi. Ten program naprawdę dał mi dużo, dużo radości. Wcześniej myślałem, że świat telewizyjny jest suchy, bez serca, bez emocji, taki brudny. Tak myślałem, ale jak przyszłam do tego pomysłu, to się okazało, że jest zupełnie inaczej. Ci wszyscy ludzie są jak rodzina. Czułam się, że po tych 3 miesiącach żegnałam się jakby z własną rodziną, co było dla mnie niesamowite. Jedyny minus był taki, że bardzo się związuję z ludźmi i to często właśnie później mnie bardzo boli i potrzebuję, nie wiem, miesiąca, dwóch, żeby jakby się z tym oswoić i to było dla mnie najtrudniejsze, no ale... Chcesz powiedzieć, że nawet z dobrym, z tym, co cię bardzo cieszyło, potrafiłaś się pożegnać. Ale w tym, co opowiadasz, widzę, że miałaś ogromną wdzięczność do tego i ta wdzięczność ci pozwoliła jakby odpuścić i właśnie tak godnie się z tym pożegnać, tak? Tak. Chyba tak, wdzięczność też, ale miałam też to poczucie, że spełniłam moje marzenie, że udało mi się. Wiem, że zrobiłam to, co miałam zrobić od A do Z, od początku do końca. Zrobiłam wszystko, co mogłam zrobić w tym programie. Byłam od początku do końca. Zrobiłam więcej niż planowałam i też wygrałam dużo więcej niż mogłam, niż mogłam się spodziewać. No, te relacje z ludźmi, te piękne wspomnienia, ta nowa pasja, którą sobie odkryłam. Każdy odcinek, przyjaźń ze Stefano, czy znajomości z tymi ludźmi, to jest na całe życie. Zawsze z moimi gośćmi na koniec bawię się w takie krótkie dokończenie zdań, bo to jest taka fajna komunikacja podświadoma. To do it. Kocham siebie za... O, jest wiele rzeczy. Za otwartość umysłu, za pozytywne myślenie, za to, że się nie poddaję, za moje włosy. Za wiele rzeczy się kocham. Super. Okej. Okay. Trudno mi gdy? Trudno mi, gdy... Wiadomo, no, człowiek nie może być pozytywny cały czas. Mam takie dni, kiedy już po prostu jakby padam. Nie wiem, co dalej, co będzie dalej. Chciałem tylko dodać, że może jedną rzecz, że dzięki Stefano nauczyłam się, że mam prawo zdjąć moją zbroję, ściągnąć ją z siebie. Mam prawo być delikatna, wypłakać się, wyrzucić to z siebie. Też jestem kobietą silną, ale też delikatną. To są dwie rzeczy, które są we mnie. Dlatego czasami trudno mi jakby zrzucić to się, pokazać jakby emocje. Czuję się wtedy naga. Więc chyba to. To jest chyba to. Wiem, że warto.
Wiem, że warto ryzykować. Wiem, że warto zaryzykować. Tak. Czasami z ryzyka wychodzą bardzo fajne doświadczenia. A dokąd zmierzasz w życiu? Życie jest tu i teraz. Okay. Jestem szczęśliwa po prostu. Czyli nie masz jakichś super planów, trochę przyjmujesz to, co jesz i próbujesz z tego namalować najpiękniejszy obraz. Dokładnie. To ja ci życzę, żeby ten twój obraz był bardzo kolorowy, żeby w nim było sporo tańca, żeby w nim było dużo ciepła i żebyś się nie zmieniała. Jesteś strasznie autentyczną dziewczyną, która uważam, że jeszcze bardzo dużo w życiu osiągnie, ale przede wszystkim zazdroszczę ci, bardzo ci, że tak powiem, świadomie kibicuję, żebyś nigdy nie straciła tego kontaktu sama z sobą, który masz. Dzięki za rozmowę. Mam nadzieję, że zainspirujemy kilka osób. Ja też mam taką nadzieję. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dzięki.